Witam Was w zdaniu Szymona G., w którym mówię to, co chcę. W dzisiejszym odcinku recenzja filmowa, recenzja filmu Ptaki Nocy. Bez dłuższych wstępów zapraszam. Zacznijmy od fabuły filmu Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. Otóż film opowiada zaskakująco, mimo tytułu, bardziej o Harley Quinn niż o Ptakach Nocy, mimo że Harley jest tylko w podtytule, to jednak ona jest główną bohaterką i z jej perspektywy obserwujemy całą akcję filmu. Akcja filmu zaś osadzona jest w Gotham City, cała intryga toczy się wokół diamentu, który chce odzyskać Rowan z Sionus, który jest Black Maskiem, wraz ze swoją prawą ręką Wiktorem Sashem. Do tego zostaje oczywiście wplątana Harley Quinn, Cassandra Cain oraz Renee Montoya, Dana Lentz i oczywiście Helena Botticelli, która jest Huntress. Te wszystkie panie muszą zacząć współpracować, żeby oczywiście powstrzymać głównego złego i tak dalej, i tak dalej. Jest to fabuła raczej prosta, bym powiedział, pretekstowa, nieomalże, ponieważ nie ma w niej za bardzo zwrotów akcji. Nie jest to najlepszy scenariusz, który można by było napisać do tej historii, uważam. W dialogach zabrakło mi trochę, mimo że aktorki mają całkiem ciekawą chemię, to niestety nie mają zbyt ciekawych linii dialogowych do powiedzenia. Jest też taka miałkość historii, która jest bardzo często opowiadana bardziej niż pokazywana i dla mnie to jest duży problem jako dla kogoś, kto lubi wizualną narrację w filmach. Uważam, że tutaj pod tym względem scenariusz trochę zawodzi i nie daje filmowi pooddychać i poopowiadać jego własną materią. Dużo rzeczy mamy opowiedziane z offu, mamy mówione o bohaterkach i przez to jakby nie mamy trochę szansy ich poznać. Przede wszystkim cierpi na tym Huntress, która w filmie jest właściwie trochę doklejona do tego scenariusza. Ona nie ma za bardzo co robić i nie ma do czynienia właściwie z główną historią. Jest to takie połączenie, no, nieidealne. Montoya też nie jest wpleciona w ten scenariusz moim zdaniem tak dobrze, jak mogłaby być wpleciona i jak zasługuje, żeby być wpleciona. To jest naprawdę świetna postać. Jedynie Black Canary się z tego jakby wychodzi obronną ręką, bo rzeczywiście scenariusz bardzo się starał, żeby ona była bardzo ważna w tych wydarzeniach. No, Harley jest najważniejsza i Cassandra Cain. Tylko że Cassandrze Cain brakuje wyraźnie bardzo developmentu, bo wiemy o niej bardzo niewiele, nie ma do zrobienia właściwie nic, poza byciem żywym takim artefaktem do przerzucania się i do bicia się o niego. To bardzo mało w filmie robi. Niestety, no, smutno mi, bo jakby sama rola aktorki była całkiem okej. Najważniejsza jest Harley, ona jest świetnie scharakteryzowana i ma bardzo dużo do powiedzenia, bardzo dużo się o niej dowiadujemy, tylko że to jest jedna postać na film o grupie postaci. I to jest dla mnie za mało o wiele. Jeżeli chodzi o scenariusz przynajmniej. Zacznę od tego, co może się wizualnie podobać. Kolorystyka jest dynamiczna, mocna, fajnie zaznaczone kolory zarówno nadane w poście, jak i oświetlenie, które tworzą razem bardzo ciekawą mieszankę. Dodatkowo jest wiele sekwencji w naprawdę ciekawej scenerii, która dodaje wiele do atmosfery filmu. Gotham pokazano z o wiele większą dawką kolorytu niż zwykle. Trochę brudne, chociaż nie rzuca się to aż tak w oczy. Lokacje zachwycają w pewnych momentach pomysłowością. Realizacja scen walki też jest bardzo ciekawa. Mocno inspirowana filmami w stylu Johna Wicka. To dość oczywiste. Wszystko na mocno szerokich planach. Muszą to bardzo pochwalić, bo walki wyglądają przez to lepiej niż w wielu superbohaterskich filmach z wizualnego punktu widzenia. Samo ustawienie walki jednak wydaje mi się nie tak dopracowane jak w Atomic Blonde czy Wicku. Akcja jest dobra, jednak wyraźnie musi często ustąpić miejsca slapstickowi. Wielu ludzi powie, że to oczywiste, bo film o Harley Quinn, jednak uważam, że jeśli chcemy brutalnej, realistycznej walki, to nieśmiertelna, nietykalna, niekrwawiąca bohaterka to trochę problem, no przynajmniej dla mnie. Montaż jest dość teledyskowy. Korzysta czasem z ciekawych trików, no a czasem trochę mniej. Dużo tutaj skakanie z miejsca na miejsce, czasem nie do końca jest to idealnie ustawione jak dla mnie. Sceny często wydają się mocno ekspozycyjne niż takie, które charakteryzują postacie. Nie jest to jednak montaż zły, po prostu dość specyficzny. Dla wielu ludzi się sprawdzi, dla mnie odrobinę brak mu rytmu. Aktorsko film się broni, to moim zdaniem broni się bardzo mocno. Przede wszystkim świetna rola Margot Robbie, jak zawsze, bo ona gra dobrą Harley Quinn i jakby tutaj utrzymała poziom z poprzedniego bardzo dymnego filmu, jakim usłyszę sobie sprawdzę, że dymnego, no nie wyszedł wyraźnie ten film. Tam ona jakby była jednym z tych punktów, za który naprawdę uważam, że film można było pochwalić. Tutaj też sprawuje się bardzo dobrze, jednak no, tutaj problem wydaje mi się być z obsadą partnerującą, znaczy problem scenariuszowy. Bo aktorki się oczywiście starają i dają z siebie wszystko, jeżeli chodzi o ich rolę i jakby stworzenie jakiejś ciekawej kreacji. Aczkolwiek nie bardzo im pomaga brak jakichś
ciekawszych scen. Jedyny moment jakiś taki bardziej emocjonalny dostała chyba Canary. I to jest tyle z takich momentów jakichś ciekawych. I on McGregor gra tutaj tego głównego złego naszego brzydkiego Black Maska. I on zagrał bardzo ciekawie pod względem przerysowania. Ale znowuż jest bardzo na jedną nutę, bo ja lubię złoczyńców, którzy mają motywację, dobrą motywację. I mają logiczne cele. Wszyscy kochają tego Jokera Christophera Nolana za to, że on po części miał trochę było prawdy w tym, co on mówił. Ten Black Mask jest trochę taki nieskupiony, jest taki bardzo, ja bym powiedział, że to jest bardzo infantylny, to jak on się zachowuje i tak dalej. I rozumiem, że to jest jakby zamysł reżyserki i ja tu nie neguję jakby tego podejścia, tylko uważam, że można było o wiele ciekawiej zagrać tą postacią i pokazać go jako prawdziwego gangstera, a nie jako kogoś zupełnie niezrównoważonego, kto nie wiadomo jak doszedł do tej swojej władzy, którą ma. Bo jego zachowanie jest takie, że... ja żartowałem, że wydaje mi się, że on się bardzo wzorował na Bryanie Cranstonie z jego komediowych ról, bo brzmi trochę jak Heisenberg, ale zachowuje się jakby to był Malcolm in the Middle. Albo jakiś taki sketch właśnie z Bryanem Cranstonem. I nie wiem, może to tylko moje wrażenie. To Christmas Cena jako to Victor Sash. Ja muszę przyznać, że chyba jestem jednym z niewielu osób, która naprawdę lubi Victora Sasha. I uważam, że to jest bardzo ciekawy przeciwnik dla Batmana, bo Batman ma wielką taką manię na punkcie zachowania życia, a Sash jest pełną odwrotnością. Pod tym względem to jest idealny antagonista. On z początku kreowany takiego niemalże lekterowskiego złoczyńcę, szczególnie w ostatnim Arkham. I jakby ja stąd jakby mam taką sympatię właśnie ostatnim Arkham i Red Slash. Ale ta postać jest w ogóle zupełnie inna, jest zredkonowana już w nowym wersji, więc nieważne. Ale ten Sash jest inny. Jest taki... Ich relacja z Sionusem jest taka kreowana trochę homoseksualną. Tak mi się wydaje. Poczułem takie overtony. I nie twierdzę, że tak jest, ale taki jest vibe. Czy to jest problem? Nie. Ale wydaje mi się, że ten Sash nie jest tak ciekawy, jak mógłby być. Jest też przerysowany mocno, taki właśnie... jest mordercą takim sadystycznym i tak dalej, ale wydaje mi się, że też brak mu głębi jakiejkolwiek. Brak im powodów, żeby byli jacy byli. Szczególnie Sash, który w ogóle nie jest jakby omówiony w tym filmie za bardzo. Nie ma czasu, żeby wybrzmieć i żebym się dowiedział, o co mu tak naprawdę chodzi i co z nim jest takiego nie tak. No tak samo jest zresztą, jak mówiłem już, z pozostałymi postaciami, poza Harley. Harley jest jakby głównym punktem tego filmu i na niej się skupiamy. Wszyscy inni dostają minimalne ilości czasu i ekspozycji, żebyśmy wiedzieli, kto to jest i czemu tu jest. No, jeszcze no Canary się tylko z tego ratuje, niestety. Wydaje mi się, że to jest bardziej błąd właśnie konstrukcji historii niż braku chęci obsady, bo widać, że wszyscy dali z siebie wszystko. Podsumowanie. Podsumowując, film jest średni dla mnie, prywatnie. Przede wszystkim przez miałkości scenariusza i to, że historia jest bardziej opowiedziana niż pokazana. Uważam, że to jest krok w dobrą stronę, podobnie jak wszystkie inne filmy DC ostatnio. Miał przynajmniej spójny trzeci akt, w przeciwieństwie do Wonder Woman, która miała kiepski trzeci akt. I Aquaman też miał taki dość chaotyczny trzeci akt. Przy czym ten film miał bardzo jasny trzeci akt, wynikający jakby z całości historii, tylko że problem jest taki, że historia jest dość banalna. I nie ma w niej nic. To jest film, który jest napędzany fabułą, mimo że powinien być napędzany postaciami. Bo te postacie są często pretekstowe i napisane w taki uproszczony sposób. Pierwsza scena Montoya to jest na przykład scena na miejscu zbrodni i ona po prostu rzuca tak absurdalne w ogóle stwierdzenia jako fakty, które ona zauważyła, stwierdzając na przykład płeć zabójcy po włosie, jaki zostawił. To jest w ogóle, no, dla mnie to jest śmieszne. Nie wyobrażam sobie, że spojrzę na jakiś konkretny włos i powiem, że to należało do kobiety czy do mężczyzny. Nie wiem, może to tylko ja, może to jest możliwe po prostu na pierwszy rzut oka, ale nie wydaje mi się. Mało wyjaśnia, jak dochodzi do konkluzji na przykład. I to jest taki bardzo prosty sposób, żeby napisać inteligentną postać. Kazać ci mówić te rzeczy, które są prawdą, bo widz wie, że to jest prawda. I to jest taki jeden z problemów scenariusza, który mi się bardzo nie podoba w tym filmie. I takich zabiegów jest bardzo dużo, że właśnie
pokazuje się widzowi jedno, potem postać coś robi i jakby w kontekście tego powinniśmy uznać, że postać jest mądra, nie? I to jest dla mnie problematyczne, bo to jest takie chodzenie na skróty. To są takie skróty myślowe, których ja w filmach nie lubię. I uważam, że powinniśmy zacząć trochę więcej od widza wymagać i na przykład nie pokazywać mu czegoś, co widział 5 minut temu i przypominać, że ej, pamiętasz, to 5 minut temu widziałeś. Bo widz jest trochę lepszy niż to. Przy czym strona techniczna, aktorska jest świetna. Tylko, że filmy tworzy scenariusz i to musi być jakby synergia tego wszystkiego. Scenariusz musi się sprzężyć ze stroną techniczną. Bo rozdzielenie tego jest bardzo trudne. Więc ja bym polecał przede wszystkim ludziom, którzy mi się podobała Margot Robbie jako Harley Quinn. Polecałbym ludziom, którzy mają w sobie ochotę zobaczyć jakąś taką komedyjkę śmieszną, sensacyjną. Polecam też ludziom, którzy nie boją się kobiet w filmach akcji, bo są ludzie, którzy wyraźnie się boją kobiet w filmach akcji. I tyle. No. Nie polecam na pewno ludziom, którzy mają ochotę zobaczyć coś takiego bardziej, nie wiem, z pomyślunkiem superbohaterskiego. Bo były filmy superbohaterskie, które pokazywały, że akcja i jakby poważne tematy na temat właśnie jakichś takich bardziej feministycznych rzeczy są do pogodzenia, czy nawet jakichś innych poważnych tematów, tak? Przecież Kapitan Ameryka się zmagał z naprawdę poważnymi tematami w Zimowym Żołnierzu, a ciągle pozostał filmem akcji i trochę komedią i miał świetną obsadę i technikę, technologię. Więc jakby nawet nie przypadając do tego Mrocznego Rycerza, wydaje mi się, że takie nocy nie do końca dochodzą do poziomu, którego ja oczekuję od naprawdę dobrego filmu superbohaterskiego. To jest film okej, nie jest zły. Nie dajcie sobie wmówić, że to jest zły film. To jest całkiem porządnie wykonany kawałek filmu, tylko zabrakło po prostu w warstwie jakby literackiej, wyraźnie. To było zdanie Szymona G. Jakie jest wasze? Dajcie mi znać w komentarzach, czy się film wam się podobał, nie podobał. Może jestem po prostu przewrażliwiony i wszędzie chciałbym jakieś rzeczy, których w filmach nie oczekujecie. Zapraszam do dyskusji oczywiście, jakiejś w miarę logicznej. Trzymajcie się.